Drodzy zgromadzenie, łaska wami pokój od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu, bracia i siostry. Jeśli wczuliśmy się w to, co dzisiaj się tutaj dzieje i Bożą obecność, i to, co jest mówione, to moglibyśmy. Ja przynajmniej umiem wyspecyfikować takie dwie sprawy, dwie rzeczy. Po pierwsze, w życiu jest trudno. W życiu jest smutno. Przechodzimy różnorakie doświadczenia. Ale druga rzecz. Odpowiedzią na to jest Boża obecność. Jest przebywanie w Bogu. Jest bycie w Nim. Jest wieczerzanie z Nim. Jest to wszystko, co jest nam potrzebne, aby prze... Zwyciężyć wszelkie trudy. Ja bym chciał dzisiaj mówić na temat, który myślę będzie pewną odpowiedzią na to, co możemy przeżywać i co przeżywamy jako Boże dzieci. Zatytułem to Kazanie: Uzdrawiająca moc ojcowskiej miłości. Uzdrawiająca moc ojcowskiej miłości. I drodzy zgromadzeni, chciałbym omówić dzisiaj Ojcostwo z takich trzech perspektyw, ale zanim to uczynię, chciałbym poczynić pewien mały wstęp a propos ojcostwa. I zapisałem sobie takie zdanie ojcostwo jest w odwrocie. Mamy kryzys ojcostwa. I wiecie, kiedy analizowałem pod tym kątem Stary Testament, to w którymś momencie stwierdziłem chyba to nie, jest, nie żyjemy aż tak zupełnie w wyjątkowych czasach. Kryzys ojcostwa jest od Edenu, od grzechu pierwszego. Jest kryzys ojcostwa. Ojcostwo jest rzeczą trudną. Wiecie, chcę to w pewien sposób rozwinąć, tak, żeby powiedzieć, że relacje ojca i z synem, i z córką ogólnie relacje ojca z dziećmi one przez wieki. Od początku, od Edenu, pełne były problemów, pełne były dystansu, takiego, jaki my, mężczyźni, tworzymy, ponieważ jesteśmy inni niż kobiety. W pewny, pewnym sensie z naszej natury wynika to, jakimi ojcami jesteśmy, w tym, że jesteśmy często niedoskonałymi ojcami. Gdzie słowo niedoskonały można by ująć jako najdelikatniejsze ujęcie tej sprawy. Bywamy po prostu Złymi ojcami. Jesteśmy bardzo często w tym w odwrocie. Bardzo często ojcowie, jak to my mężczyźni, jesteśmy w stanie bardzo wiele oddać za tak zwany święty spokój. A ojcostwo wymaga zaangażowania, a ojcostwo wymaga obecności, ojcostwo wymaga tego, aby być. I dzisiaj chcę podkreślać słowo być. Być. Ale my, mężczyźni, mamy taką niestety nieszczęsną adamową naturę, że bardzo często zrobimy wiele, żeby mieć spokój, żeby kiedy wracamy z domu, czujemy się po pracy wielkimi bohaterami i uznajemy, że teraz to nam się należy już tylko ciepłe kapcie, pilot i telewizor. Albo należy nam się odpoczynek. Należy nam się to, aby wreszcie odpocząć, bo ja już dzisiaj swoje zrobiłem. Ja już dzisiaj swoją szychtę przerobiłem. Teraz jest czas tatusia odpoczynku. Nie, nieprawda. Teraz jest czas służby. Teraz jest czas pracy dla Twojej rodziny, dla Twojej żony, dla Twoich dzieci. I mówię to do siebie pierwszego, wiedząc, mając z tyłu głowy, jaki ja jestem w tym względzie. Teraz jest czas pracy. Teraz jest czas służby. Drodzy zgromadzeni, chcę powiedzieć. Drogie siostry, macie łatwiej niż my, jako matki. Dlatego, że Pan Bóg wyposażył Was w coś, co nas nie wyposażył. Przede wszystkim Wy macie ten przywilej niesamowity: nosić dziewięć miesięcy to dziecko po swoim sercem. A kiedy ono się rodzi, ono jest w zupełności i w pełni zależne od Was. A zatem tworzy się ta więź i myślę, nie muszę wiele mówić, będę chciał szybciej przejść do Bożego Słowa ten instynkt macierzyński. Zazdroszczę Wam, drogie siostry, tego instynktu macierzyńskiego, który sprawia, że Wy, drogie siostry, macie taką naturalne dążenie do bycia z dzieckiem, do dbania o dziecko, gdzie my, mężczyźni, niestety, tego nie mamy. Miłość matki, bezwarunkowa, pozbawiona jakiegokolwiek wyrachowania, czasem bywa szaleńcza, zwłaszcza gdy kobieta nie otrzymuje miłości. Od swojego męża, kiedy nie znajduje szczęścia w miłości, ona wtedy inwestuje jeszcze swoją miłość i staje się ona niezdrowa wręcz względem swoich dzieci. Ale, drogie siostry, Macie to, a my tego nie mamy. My jesteśmy mniej szaleni. My jesteśmy bardziej wyrachowani, rozważni. I dlatego tak ważną rzeczą jest mówić o ojcostwie, bo trzeba o tym przypominać. Jaki jest obraz Ojca? Wiecie, obraz Ojca przez wieki zwłaszcza był obrazem takiego kogoś odległego, zdystansowanego, nieuczuciowego, zajętego pracą, nieobecnego całkowicie, bo szedł na wojnę, albo nie wiem, w interesy robił różne, albo obecnego wyłącznie ciałem i to też w ograniczonym zakresie. Obraz Ojca. To często obraz osoby niezaangażowanej w życie swoich dzieci, nie rozmawiającej ze swoimi dziećmi, nie spędzającej czasu ze swoimi dziećmi. Negatywny obraz, ktoś by powiedział: Bracia, obrazicie się na mnie, że tak mówię. Ale chcę Wam przytoczyć pewne statystyki, które są niezwykle smutne. Czytałem o tym, że. Ponoć prawie aż 25% dzieci wychowuje się w Polsce w ogóle bez ojca. A aż 40% w Stanach Zjednoczonych wychowuje się przez ojca. Bez ojca. Dziękuję. Wychowuje się bez ojca. Kryzys ojcostwa z kolei w krajach zachodu jest można powiedzieć prost. Kiedy analizowałem tę sytuację, stwierdziłem, że kryzys ojcostwa, to, że ojca nie ma w ogóle, albo o tym będziemy mówić też. Jest, ale jest wyłącznie ciałem, nie duchem, nie myślą. Jest praktycznie, można powiedzieć, jedną z przyczyn właściwie w większości problemów, a jak nie wszystkich problemów dzisiejszego świata. Bo kiedy spojrzymy na statystyki, na badania, ale i nawet nasze zwykłe ludzkie obserwacje, zobaczymy, że na przykład dzieci wychowane bez ojców one mają zdecydowanie większe trudności w nawiązywaniu zdrowej relacji, budowania szczęśliwego małżeństwa. Dzieci takie mają znacznie częściej problemy depresyjne i różnego rodzaju problemy psychiczne. Takie dzieci gorzej się uczą. Takie dzieci są często bardziej agresywne, częściej idą w przestępczość, w uzależnienia od alkoholu, od narkotyków. Wreszcie takie dzieci będziemy o tym też mówić trochę, mają niskie poczucie wartości. a Dlatego, że to ojciec buduje poczucie wartości swojego syna, swojej córki, sprawiając, że jesteś cenny, że jesteś coś warty, że dasz sobie radę. I można przez to powiedzieć, tak, naprawdę, większość kryzysów dzisiejszego świata wynika z kryzysu ojcostwa. Kiedy przyjrzelibyśmy się pewnym statystykom w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj tam ogromna przestępczość wynika z tego właśnie, że młodzi mężczyźni wychowują się bez ojców, bez żadnego wzoru, bez żadnej społeczności, obecności Ojca. Ale, drodzy zgromadzeni, przejdźmy teraz do trzech przykładów biblijnych ojcostwa, które pow powinny nas prowadzić do tego, do czego dążę: do tego, że mamy możliwość odczucia uzdrawiającej miłości naszego Ojca Niebieskiego. Co Biblia mówi o, zacznijmy od pierwszego obrazu o Ojcu Ziemskim. Wiecie, poszukując w Biblii obrazów Ojca, czy też e, zwłaszcza w Starym Testamencie, niestety znowu napotkałem to, że wiele z tych obrazów jest niezaciekawych, złych. Albo e, mieliśmy, przepraszam, do czynienia e, e, z Dawidem i z jego synalkami, ale Absalom i inni, tam różne historie, Mąż według serca bożego. Ale rodzinka, Ojej. Kiedy mamy obraz proroka Samuela, o którym jest powiedziane żadne jego słowo, wiecie, nie pozostało w próżni, nie upadło i jeśli czytamy dokład, dość dokładnie Biblii, widzimy jego synów dwóch. Co? Przychodzą kiedyś starsi Izraela, mówią chcemy króla, twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. I wiecie, i takiej historii można i tam pokazywać też, tak? Że nawet ci mężowie Boży, ich dzieci, ich synowie, Wiele tam do życzenia pozostawało. Jakub, który miał tych synów dwunastu, tak, który faworyzował niektórych z nich na krzywdę dla innych, który wywołał pewne sytuacje w tym rodzeństwie i tak dalej, i tak dalej. Ale Biblia uczy nas czegoś bardzo ważnego. I chciałbym, byśmy przeczytali w piątej Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Powtórzonego Prawa, abyśmy spojrzeli na pewien fragment, na pewne które mówi w szóstym rozdziale piątej księgi Mrzesowie, wersety od 4 do 7. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Kochaj więc Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił, niech te słowa, które ja ci dziś przekazuję, będą w Twoim sercu. Ktoś mógłby pomyśleć, gdzie to jest ojcostwo, ale spójrzcie na werset siódmy, tam z najnowszego przykładu. Wpajaj je swoim dzieciom. Mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż przed snem i kiedy wstajesz. Jeszcze raz, przysłuchajcie się temu słowu. Wpajaj je swoim dzieciom. Mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż. Przed snem i kiedy wstajesz. Różne przekłady różnie, mogą się odrobinę różnić, ale one pokazują na jedną rzeczywistość, który kieruje Bóg do mężczyzn, do ojców, i mówi: Będziesz je wpajał. A wpajać oznacza, że musisz z tymi dziećmi być. To nie jest tak, jak wiecie, e, e, kilkaset lat temu. Ojciec to był nieobecny, ojciec pan hrabia, e, guwernantka zatrudniona i ojciec to absolutnie z synem, to dopiero jak on podroście na polowanie może z nim pojechać. Nie, to nie jest tak. Obraz ojcostwa, który wyłania się z tego, to jest spajaj. To jest bądź z nim, ze swoimi dziećmi w domu, bądź z nimi w podróży. Nie w dalekich podróżach, gdzieś tam bez swoich dzieci. Bądź i mów im to, kiedy kładziesz się spać i kiedy wstajesz. To jest obraz, który mi wyłania się z tego fragmentu, być. Być z dziećmi, być ze swoją rodziną. I teraz wiecie, Biblia właśnie nauczy nas, że, że ojciec powinien być ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi. I teraz, kiedy ja osobiście słyszę o pewnym etosie mężczyzny, który jest kształtowany przez literaturę, przez filmy, to we mnie się przewraca, wiecie? Kiedy słyszę o etosie, jaki ma być mężczyzna. Dlatego, że pamiętam, kiedyś oglądałem pewien film, był to film na faktach, e, kiedy doszło do największej w historii tragedii na Mount Everest. Zginęło tam chyba kilkanaście osób albo więcej naraz. I ten film tak przedstawił jak takiego wielkiego bohatera tych mężczyzn, którzy poszli w góry. Jest takie powiedzenie, ja się z nim absolutnie nie zgadzam, że Pan Bóg stworzył góry, żeby rozróżnić mężczyzn od niemężczyzn. Aha, to ja Wam powiem, w jaki spo... Ja się mogę zgodzić z tym zdaniem, ale jak je zupełnie odwrócę. Wiecie dlaczego? Bo prawdziwy mężczyzna zostaje z rodziną, a nie wymyśla głupie przygody w górach. Ktoś mówi i pokazuje się wielkich bohaterów. Tamten z dobą Monteveres. Po coś tam pałeś. Jest scena w tym filmie, przepraszam, że powołam się na tę scenę, taka, że on dzwoni do swojej ciężarnej żony, żegnając się z nią, wiedząc, że umrze. To jest romantyzm? Mając ciężarną żonę, iść na jakieś szaleńcze podróże? Na jakieś awanturnictwo? Tamten jest wielki bohater, bo zdobył taką górę. Tamten jest wielki bohater, bo wygrał wojnę. Tamten jest wielkim bohaterem. Patrzcie, jakie wielkie firmy się dorobił. Patrzcie. Jakiej dorobił się wielkie fortuny, to są bohaterowie naszych czasów. To jest etos bohatera. Ale w domu tragedia. I, wiecie, znam, poznałem w swoim życiu troszeczkę bogatych ludzi, również bardzo zamożnych, którzy dzisiaj, usyłku swojego życia, mając naprawdę setki milionów na koncie, mają dzieci, które są narkomanami. I nawet nie mają komu to zostawić, tego całego bogactwa. Drobili się wielkiej firmy, ale swoją rodzinę stracili zupełnie. Drodzy zgromadzeni, chcę powiedzieć, że jeśli czytam Boże Słowo, kiedy widzimy, co mówi Boże Słowo o ojcostwie, to powiem tak, bracie drogi, jest góra, jest szczyt do zdobycia, ale w domu twoim jest góra do zdobycia, pod ta, którą masz się wspinać to tam możesz zdobyć największe szczyty. Jest wojna do wygrania, bracie drogi. Bracia, jest wojna do wygrania. Jest wojna o twoje dzieci z tym światem i z szatanem. To jest wojna do wygrania. Jest wielkie bogactwo do zdobycia. Dlatego, że nie ma większego bogactwa niż dom pełen Bożej miłości. Ja się nie zgadzam z Darkiem. On mówi gentleman i tak dalej. Ja się zgadzam... Z Pawlakiem, który mówił, że jak mężczyźni płaczą, to jest święto. Wiecie, jest wielkie bogactwo do zdobycia. Bogactwo domu, w którym jest miłość. Jest taka pieśń w Siergimie 644. oszczęsny dom, gdzie już malutkie dzieci słuchają tych słów, tej prawdy. Gdzie gromadzą się. To jest prawdziwy, szczęśliwy dom. Ktoś kiedyś ostatnio zrobił takiego mema, co jest największym bogactwem w 2024 roku, gdy rok się zaczynał. A na tym obrazku, wiecie, można było może go pokazać, na tym obrazku było, jak ojciec chodzi do domu i witają go jego malutkie dzieci. To jest największe bogactwo 24 roku. To nie jest super samochód, to jest największe bogactwo. Być ze swoimi dziećmi, radować się z nimi, żyć z nimi. Bogactwo to jest dom pełen śpiewu. Bogactwo to jest dom pełen modlitwy, pełen słowa. Takie bogactwo, jak ojcowie, o takie bogactwo mamy zabiegać. Więc musimy być z naszymi dziećmi. I teraz chciałbym mimo wszystko podać takie trzy przykłady jeszcze ojcostwa. Bardzo szybciutko tego ziemskiego. Pamiętacie Hioba? Hioba, o którym sam Bóg wydał bardzo dobre świadectwo. Ale Hiob, co czytamy już na samym początku tej księgi, nie będziemy odczytywać, ale myślę, że pamiętacie, początek, pierwszy rozdział, pierwszy do piątego wersetu, Hiob pewną rzecz czynił bardzo ważną względem swoich dzieci. Pamiętacie jaką? Składał ofiary. Wiedząc, że jego dzieci mogły uczynić coś złego, on za każdego jednego składał ofiarę. Jest tam napisane właśnie, że on tak. Zawsze czynił. Zawsze w ten sposób Hiob czynił. Składał ofiarę za każde ze swoich dzieci. My dzisiaj nie składamy ofiary, tak? W tym sensie. Ale możemy i powinniśmy składać ofiarę modlitwy naszej. Naszej walki o nasze dzieci. Taki powinien być ojciec. Drugi przykład. Ten, który przed chwilą podałem jako w pewnym sensie negatywny, ale w tym pokazane zostało jego serce. Król Dawid. Gdy jego Okropny syn Absalom zbuntował się przeciwko niemu, gdy wyrządził mu wiele zła, wiele szkody jemu i całemu Izraelowi. Co stało się, gdy Absalom zginął? Czy Dawid powiedział, a dobrze mu? Sprawiedliwości stało się zadość. Nie. Dawid płakał, Dawid rozpaczał. Taka jest prawidłowa miłość ojcowska. Kochasz do końca. Kochasz do końca, nawet gdy dzieci cię, drogi bracie, tak jak ja, ma, ja mam trzech synów, ja mogę o tym opowiadać. Jak potrafią dzieci wyprowadzić z równowagi. Jak niewiele czasem trzeba. Dzisiaj jechaliśmy na nabożeństwo, jechałem z moimi dwoma maluchami, milion pytań. Tato, a dlaczego to auto jest niskie, a to jest wysokie? I cała, cała podróż do zboru, człowiek jedzie, my się, kazanie mam, chcemy skupić myśli, a muszę o rajdach opowiadać. Ale pomyślałem sobie, no za chwilę będę mówił o ojcostwie, zachowaj się jak ojciec. No to dobra, to tłumaczę im. Bo wiecie, bo tu jest opór powietrza mniejszy. A oni powiem, a dlaczego karetka, ona musi szybko jechać, a jest taka wysoka? No bo musi się zmieścić tam ratownik i pacjenta trzeba... I kolejne pytania, 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 pytania. Ale tak jest, tak chce tak powinniśmy być jak ojcowie. Wreszcie trzeci przykład z Nowego Testamentu. Z historii o synu marnotrawnym widzimy ojca który, co robi, kiedy jego syn, syn cudzołożny, syn wszeteczny, syn, który narobił wiele zła, wszystko przepił. Co on robi? On jest napisany: wypatruje go z daleka. Wiecie, myślę, że to mówi o tym: on wypatrywał swojego syna. On pragnął każdego dnia, żeby jego syn przyszedł. A kiedy go zobaczył z daleka, co? Krzyknął do niego: No, co tam? Jak śmiesz się zbliżać. Nie, wybiegł. I tak jak kiedyś Reinhard Bonke powiedział: Widzieliście kiedy starego człowieka biegnącego? A ojciec, mimo że stary, biegnie do swojego syna. To jest miłość ojcowska, miłość, która przebaczy. I wybiegając trochę o tym, o czym będę mówił, kiedy upadłeś, kiedy można powiedzieć jesteś niezadowolony z siebie, ze swojego życia duchowego. Ojciec Ciebie wygląda, Ojciec Cię wypatruje. Przyjdź do Niego, do Ojca Niebieskiego, a On wybiegnie ku Tobie. Drugi obraz, niezwykle interesujący, o którym wspominałem kiedyś co nieco w środę. Ojciec Niebieski i Syn Boży Jezus Chrystus. Obraz tego ojcostwa. Dlatego, że chcę powiedzieć nie skupiając się może zbyt wiele na teologii tego, ale jest tu cudowna prawda o szczególnym i najspanialszym ojcostwie i obrazie ojcostwa w relacji ojca i syna. Boga Ojca i Boga Syna, dlatego że jest to pierwsza i odwieczna relacja ojcowska. Jest to ta relacja, która zrodziła to wszystko w tym nas. Jest to ta relacja, która sprawiła, że w ogóle istniejemy, że staliśmy się uczestnikami tej Bożej miłości, Bożego błogosławieństwa. Widzimy to, drodzy zgromadzeni, pozwolę sobie przeczytać ten jeden fragment z przypowieści Salomona w 8 rozdziale od 22 wersetu. Lubię bardzo czytać ten fragment, dlatego że on wyraża tę niezwykłą radość. W relacji pomiędzy ojcem a synem będę czytał od 22 do 32 wersetów z, z współczesnej Biblii Gdańskiej. Ósmy rozdział, przy Księgi Przysłów, przepraszam, przy Przypowieści Salomona w Biblii Warszawskiej. I 22 werset czytam. Pan posiadł mnie na początku swojej drogi. Uwaga, Biblia Warszawska mówi, Pan stworzył mnie. Tłumaczenie absolutnie nie, mo, nie powinno mieć miejsca. Pan. Dlaczego? Dlatego, że fragment ten w istocie mówi o mądrości, czyli o Chrystusie Panu, który nie został stworzony, więc i nowe przekłady, i stare przekłady używają tutaj innych słów. Na przykład Gdańska mówi: Pan posiadł mnie, czyli Pan miał mnie na początku swej drogi, czyli odwieczności. Przed swymi dziełami, przed wszystkimi czasy, przed wiekami. Zostałam ustanowiona od początku, zanim powstała Ziemia. Gdy jeszcze nie było głębin, zostałam zrodzona, kiedy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody. Zanim góry zostały założone, nim były pagórki, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie stworzył ziemi ani pól, ani początku prochu okręgu ziemskiego. Kiedy przygotowywał niebiosa, byłam tam, gdy odmierzał okrąg nad powierzchnią głębi. Gdy w górze utwierdzał obłoki i umacniał źródła głębin, gdy wyznaczał morzu jego granice, gdy wody, by wody nie przekraczały jego rozkazu, kiedy ustalał fundamenty ziemi. Byłam wtedy przy nim jak wychowanka i byłam jego radością każdego dnia, ciesząc się zawsze przed nim, radując się na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami. Ludzkimi do tego fragmentu przeczytajmy. Drodzy Zgromadzeni, kiedy spojrzymy na to znaczenie tego fragmentu i zobaczymy w tym obraz z jednej strony odwołanie się do Boga Ojca, a z drugiej strony do Syna Bożego, gdyż Chrystus jest mądrością, zobaczymy niezwykłą relację. Jak mówiłem kiedyś w środę, Bóg Wszechmogący w swoim słowie odsłania przed nami niejako ten rąbek tajemnicy relacji pomiędzy Ojcem i Synem. I pokazuje tutaj piękną tę relację, w której widzimy, 27 werset, byłem tam. Jakby Jezus mówił, byliśmy razem od wieczności, kiedy e, na początku Biblii mówi Bóg: Uczyńmy człowieka. Uczyńmy. W tym słowie kryje się właśnie ta. Istota naszego jedynego Boga. Uczyńmy. Oni czynili to razem. Oni razem rozkoszowali się z przede wszystkim swoją obecnością i tym, czy, co tworzyli, co robili razem. Niczym ojciec ze swoim synem w warsztacie robiąc coś. Taką wielką radość miał ojciec i syn i Duch Święty w tworzeniu tego świata. Widzimy w 30 wersie, byłem jak wychowanek i radość mieli oni każdego swojego wspólnego dnia. My jesteśmy owocem tej miłości Ojca do Syna, gdyż kiedy Syn przychodzi na ziemię, kiedy następuje wcielenie Jezusa Chrystusa, kiedy Bóg staje się człowiekiem, kiedy Jezus Chrystus idzie do Chrztu, do Jana to gdy wychodzi z wody chrztu, rozlega się pewien bardzo cudowny, wspaniały głos z nieba, który mówi w najnowszym przekładzie oto mój ukochany syn, źródło mojej radości. To jest to, co ojciec mówi o swoim synu i o czym będziemy za chwilę mówić, co staje się i moim i twoim udziałem jako w pewnym sensie Braćmi Jezusa Chrystusa, współdziedzicami razem z nim. Ojciec raduje się synem, a syn raduje się ojcem. Ojciec poprzez życie cielesne Jezusa Chrystusa prowadzi go całą jego ziemską wędrówkę przez Ducha Świętego, a Jezus, będę chciał kiedyś o tym więcej w środę powiedzieć, odchodzi wciąż w ustronne miejsca. Po co? Aby być z Ojcem. Znowu zwracam uwagę, aby być. Tajemnicą tego zwycięskiego życia Jezusa Chrystusa i tego, co uczynił, było przebywanie z Ojcem. Była modlitwa, było przebywanie z Nim i to, że z tego Jezus Chrystus czerpał siłę do życia. Dzisiejszy werset w aplikacji Biblii, kto ma, to wie, i rano, jak się budzi, był taki. W dniach swego życia w ciele z wielkim wołaniem i ze łzami zanosił on błagania oraz usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i ze względu na pobożność został wysłuchany. A zatem widzimy społeczność, którą cieszy się ojciec, Bóg Ojciec, z, z Bogiem synem. I syn mówi. O swojej wielkiej miłości do Ojca. Mówi o, wciąż o swoim posłuszeństwie do Ojca. I używa nawet słowa: Moim pokarmem jest co? Pełnić jego wolę. Ja się tym żywię, ja się tym karmię. To jest coś, wiecie jak jedzenie, co to jest jedzenie? Jedzenie, sprawa, wam przyjemność? Czy tak jedziecie, drodzy bracia i siostry, tak, bo musicie? Kto się cieszy z jedzenia? Kto ten? Cieszycie się z jedzenia, tak? A Jezus mówi, On jest, pełnienie Jego woli jest moim pokarmem, a zatem jest przyjemne, ale nie więcej niż przyjemne. Daje mi siły. Daje mi siły do codziennego życia. Taka jest relacja między Ojcem Niebieskim i Synem Bożym. I wreszcie, drodzy zgromadzeni, trzeci obraz. Ojciec Niebieski. Nasz, mój Ojciec. Moja relacja z Ojcem Niebieskim. Ostatnio mówiłem o tym z tego miejsca, ostatnio moją niedzielną usługę, że Bóg jest Ojcem Swoich Dzieci. Bóg nie jest Ojcem wszystkich ludzi. I ten uniwersalizm, który się czasem głosi, mówiąc o zbawieniu powszechnym całej ludzkości, choć pięknie brzmi, jest niestety zupełnie nieprawdziwy. Biblia naucza nas i mówi, przecież, lecz wszystkim tym, Którzy go przyjęli, dał moc. Aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. I przeczytajmy teraz Rzymian 8, 14 do 17. I to będzie naszym już. Biblijnym rozważaniem, które będzie nas prowadzić do tego, o czym co że dziś, jest dla nas najważniejsze. Ósmy rozdział Rzymian 14, 17. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami bożymi, gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać. Ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni. I teraz chciałbym, abyśmy przyjrzeli się temu fragmentowi. I zastanowili się, o czym On mówi jak bardzo ważny jest dla twojego i mojego życia w kontekście tego, o czym mówiliśmy na początku, czym przepełnione jest to nabożeństwo, czyli właśnie tym, że my doznajemy różnych cierpień. I nawet ten fragment na końcu o tym mówi, o cierpieniu, dojdziemy do tego. Ale zacznijmy od tego, ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi bożymi, a zatem zatrzymajmy się, których to Duch Boży prowadzi. I bardzo ważną rzeczą jest, i to też e, warto na to zwracać uwagę. Jak poznajemy to, czy my chodzimy w Duchu Bożym? Można by wymieniać: miłość, przemienione życie, przemienione i przemieniające się cały czas życie, odnawiane wciąż życie, nastawienie. Do innych ludzi, drodzy bracia, drogie siostry, naprawdę. No, naprawdę. Dlaczego lubię się na tym zatrzymać? Dlaczego chcę chwilę spowolnić? Dlatego, że widziałem i sam byłem. Dziesiątki, jak nie setki przypadków ludzi w kościele z boże, którzy nie znosili innych ludzi, których którzy byli antypatyczni. Którzy byli osądzający, dzisiaj było też o tym powiedziane, którzy no po prostu no bez kija nie podchodź, tak? Ale najbardziej uduchowiony człowiek to właśnie on w jego ocenie. Najbardziej duchowy człowiek to jest ten, który jest zbyka, patrzy na wszystkich, wszystkich osądza. Bo on, osądza. on nie osądza, to on ma ducha Bożego, on wie, co w każdym siedzi. To nie jest. To nie jest prowadzenie przez Ducha Bożego. Ktoś, kto jest prowadzony przez Ducha Bożego, będzie uprzejmy, będzie łagodny, będzie dżentelmenem. Ktoś, kto jest prowadzony przez Ducha Bożego. I teraz, ponieważ mamy mało czasu, moglibyśmy przeczytać to z Galacjan. Kto to jest ten, który jest prowadzony przez Ducha? Ten, który przynosi owoce. I tu ważna jedna rzecz podkreślenia. Nie ten, który ma dary, czy też szczyci się jakimiś charyzmatami, czy jest szczególnie przez Boga Pokaż mi swój owoc twojego życia, a zobaczymy, czy jesteś prowadzony przez Ducha Bożego. A to się okaże. W tym fragmencie jest użyte to słowo e, i Abba Ojcze, nie otrzymaliście ducha niewoli ale ducha usynowienia. Chciałbym zwrócić uwagę Waszą na Abba Ojcze. Co znaczy Abba? Abba, tak, to z aramejskiego wyrażenie, które moglibyśmy przetłumaczyć na polski jako tato czy nawet tatusiu. Świadczy ono o niezwykłej zażyłości z Bogiem Ojcem. To już nie jest, wiecie, w naszym języku mamy ten ojciec. Ojciec to jest czasem używane takie Ojciec, weź wyłaź z tego auta. Wiecie, to jest słowo, które jest w pewnym sensie ma takie niestety negatywne konotacje, ale tato. Ale tatusiu. Jest takie piękne. Tato. Tato. I kiedy spojrzymy na to słowo, na tą bliskość wynikającą, którą daje nam Duch Boży, że możemy zwracać się do Niego Tato. Wiecie, yy, niezwykłe jest to dla mnie, tak, że mogę zwrócić się do Boga Wszechmogącego, do Tego, który stworzył niebo i ziemię, do Tego, który wszystko trzyma w ręku swoim, mogę zwrócić się Tato. Jak to powiedział taki ostatni okazanie, słuchaj, jak to was bracia i siostry nie rusza, to nie wiem, co z wami jest nie tak. Tato, Tatusiu, mogę zwrócić się do Wszechmogącego Boga. I pamiętacie Jezus, kiedy był w Getsemanii, w swoim największym boju modlitewnym, kiedy był przed cierpieniem. Czytamy w modlitwie, w nowym przykładzie, w modlitwie powtarzał, nowy przekład mówił. Mówił, możecie sprawdzić, Ewangelia Marka 14, 36. Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Jednak niech stanie się to, nie to, co ja chcę, ale to, co ty, tato, tatusiu, oddal ode mnie ten kielich. Kiedy zwracam się w Duchu Bożym do mojego Ojca w niebie, ty i ja, drogi bracie, droga siostro, zwracamy się z tą samą bezpośredniością, jak Jezus Chrystus, Syn Boży, tato. Ty wszystko możesz. Kiedy przechodzisz w trud w swoim życiu, drogi bracie, droga siostro, tak jak dzisiaj mówiliśmy, kiedy możesz zwrócić się do swojego ojca w niebie, tato, zobacz, ty masz tatusia, droga siostro, drogi bracie, ty masz tatusia w niebie, ty się o nic nie musisz bać już. Ty nie musisz się niczym przejmować, ty masz tatę w niebie. Tak jak Jezus Chrystus, on mówi, ty wszystko możesz, ty możesz przeprowadzić mnie przez największy ból, przez największe zło. Ty możesz powtarzać do Niego, jak Jezus Chrystus, Abba Ojcze, daj rozwiązanie dla mojej choroby. Abba Ojcze, daj mi siłę, abym zwyciężył grzech. Abba Ojcze, Abba Ojcze, uzdrów mnie, uzdrów moją znękaną duszę. Abba Ojcze, przynieś pokój w moim cierpieniu. Tatusiu. Więc możemy zwracać się do Ojca, tak jak zwracał się Jezus Chrystus. Zatrzymajmy się na duchu usynowienia. Adopcja. Słyszycie takie słowo? Znacie takie słowo adopcja. Jest ta prawda biblijna, że poprzez to, co uczynił Jezus Chrystus i przez miłość Boga Ojca, On nas adoptował. Wiecie, zastanawiałem się nad adopcją i stwierdziłem, że. Niestety, adopcja ma czasem negatywny jakiś wydźwięk. Zupełnie nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dlaczego? A tego, że ktoś został nie wiem, porzucony, czy rodzice zginęli. Ale wiecie, ja osobiście widzę w adopcji jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie człowiek może zrobić w swoim życiu. Co Jezus powiedział: kto przygarnie tego najmniejszego? Jakbyś pana przygarnął. Ta zdolność, wiecie, do przyjęcia swojego, nie swojego dziecka, tak? Do umiłowania go, do dania mu wszystkiego to, co najlepsze. To jest piękne, to jest cudowne. Amen? I wiecie, i teraz tak Bóg przygarnął ciebie i mnie. Dlatego, że jak mówi pewna pieśń, byłem sam zakupiony w tym świecie. Nie miałem dla kogo tu żyć. Wtem znalazł mnie Pan Jezus. On mnie adoptował, On mnie synowił. Ja byłem zbuntowanym dzieckiem, dzieckiem diabła. Ale On uczynił mnie swoim dzieckiem. On mnie adoptował. On mi dał swoje nazwisko. On mnie przyjął do swojej rodziny i powiedział, nie bój się, synu. Dziś jesteś mój. Przepraszam Was za wzruszenie. I poświadcza to wszystko, chwała Bogu, Duch Święty, który jest we mnie i w Tobie. Duch Święty, który jest tym świadkiem w Rzymie. Jak i dzisiaj, aby stała się adopcja, potrzebni byli świadkowie. Dzisiaj jest to dokumentacja. W Rzymie było to bodajże siedmiu świadków, ale my nie potrzebujemy żadnego świadka innego tego, jak to, że stałeś się dzieckiem Bożym, jak tego, że stałeś się córką Boga Żywego i synem Boga Żywego, niż świadectwo Ducha Świętego. Chwała Bogu za to. Nie potrzebujesz nic więcej ja nie potrzebuję. Bóg stał się naszym, moim i Twoim Ojcem. Bóg uczynił nas swoimi dziećmi. Czy jesteśmy w stanie całkowicie zrozumieć tę prawdę? W ostatnim swoim kazaniu niedzielnym mówiłem o tym, o co modlił się apostoł Paweł. On modlił się o to, abyśmy potrafili pojąć tę miłość Boga Ojca. A tego dzisiaj chcę rozwijać ten chciałem rozwinąć właśnie tę rzecz. Czy rozumiemy, co to oznacza, że Bóg jest naszym ojcem? Jaką może mieć w tym ufność, nawet wokół różnych trudności, że on jest naszym ojcem? Że możemy prosić, aby Duch Święty wprowadzał nas w tę głębię Bożej Miłości. Ale co nam to daje? I teraz chciałbym o tym troszeczkę powiedzieć. Drodzy Zgromadzeni, On to sprawia, że możemy jak Chrystus cierpieć i zwyciężać w naszym Bogu. Jak jest napisane w ostatnim wersecie tego fragmentu, który przeczytałem. Ale to, że Bóg jest naszym Ojcem, sprawia, że możemy, drodzy bracia, drogie siostry. Powiedzieć nie legalizmowi, poszukiwaniu samosprawiedliwienia. Wiecie, kiedy ja zawodzę, kiedy moje życie duchowe jest nie takie, szukam czasem jak jakiegoś, wiecie. Albo nie wiem, czy zgodzicie się, czy nie, ale czasem nawet zdarza się dzieciom Bożym, a to, o, to trzeba coś przeczytać jeszcze wieczorem. O, dobra, przeczytałem. O, dobrze. Nie musisz tego szukać, nie musisz szukać samoosprawiedliwienia, nie musisz szukać samozadowolenia w sobie. Masz ojca, masz tatusia w niebie. Nie musisz wreszcie budować swojej wartości na swoich osiągnięciach, dlatego że będąc Córką i synem Boga żywego nie możesz mieć większej wartości w swoim życiu. Już wartościowszy nie będziesz niż to, że jesteś synem Boga żywego, niż to, że jesteś córką Boga żywego. Nic, żadne osiągnięcia jakim samochodem nie będziesz jeździł, jaką, jakie wielkie osiągnięcia nie osiągniesz, nic nie przebije już tego. Ale musisz pojąć, ale musisz zrozumieć to i musisz żyć tym, kim jesteś. Musisz znać swoją tożsamość swoje nazwisko, nazwisko, które nadał Ci Ojciec Niebieski. Drodzy zgromadzeni, chcę powiedzieć, zmierzając w ten sposób do końca, że dopóki nie zanurzymy się w pełni Bożej ojcowskiej miłości, będziemy zawsze odczuwać pustkę, będziemy zawsze odczuwać pewien brak i kompleksy. Tylko, drodzy zgromadzeni, zdrowa Relacja, społeczność z Ojcem Niebieskim może zapewnić Tobie to wszystko i zapełnić wszystkie braki, które mam ja i które masz ty. Ale tutaj odwrócimy ciężar obowiązków w pewien sposób. Bo kiedy mówiłem o Ojcu Ziemskim, to mówiłem ojcze, staraj się, zabiegaj o to, aby być ze swoimi dziećmi. Przeczytałem ostatnio w jednej dość mądrej książce. W której było napisane, jeżeli nie zdobędziesz serca swoich dzieci, jeżeli nie zdobędziesz jako ojciec swojego dziecka do wieku, powiedzmy, 11, 12 zależy od dojrzewania, to już potem tego nie zbudujesz, albo będzie to bardzo, bardzo trudne. Ktoś powiedział taką rzecz: wepchnij się do życia swoich dzieci, wpychaj się, bo nadejdzie moment, zwłaszcza w ich nastoletnim wieku, kiedy już tylko wpychanie ci często zostanie. Ale nie da, poddawaj się, wpychaj się do życia swoich dzieci. Ale tutaj odwracamy ten ciężar. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ojciec czeka. Dlatego, że ojciec chce być z tobą, drogi bracie, droga siostro. A tego, że on zaprasza cię do społeczności. A tego, że on czeka każdego poranku i w dzień, i wieczorem, i w nocy nawet zaprasza i wała ciebie. Wieczerzaj ze mną, bądź ze mną. Ale to ty i ja musimy czynić ten krok, aby być z nim, aby z nim Przebywać. Tylko wreszcie ojcowska miłość Boga może dać Ci i mnie siłę, aby kochać innych, aby kochać prawdziwie innych. Dlatego, że nie możesz mi, drogi bracie, droga siostro, dać mi, bo wiecie, macie mnie kochać. Pamiętajcie o tym. Ale nie dacie tego, nie wyprodukujecie tego, jeżeli nie będzie wam to dane z nieba. Jeżeli w społeczności z Bogiem nie dostaniecie tego, to możecie się do mnie uśmiechać. To możemy się tutaj wzajemnie do siebie uśmiechać. Wiecie, ja naprawdę nie mam problemu, mam bardzo duże zdolności aktorskie. Aby się uśmiechać, aby być miłym, to jest, wiecie, czasem to jest przekleństwo, nie? Ale jeżeli nie masz tej miłości stronu Boga, z przebywania z Ojcem, to nie wyprodukujesz prawdziwej miłości. To będzie fałszywe. To będzie tylko jakąś ułudą, graniem czegoś. Tylko wreszcie społeczność z Ojcem sprawi, że będziemy mogli pełnić to, czego On chce, że to, czego On chce, stanie się tym, czego my chcemy. Dlatego, że istotą życia dla Boga, spełniania Jego przekazań, jest to, aby one stały się częścią nas. Nie jako jakieś odległe przekazanie i złe, i że Bóg chce nam zabrać dobrą zabawę, wiecie, i nam zabrania tego, tamtego. Jezus kiedyś, nie będę już tego odczytywał, mówił do Żydów w ten sposób: Ojcem waszym jest diabeł i wy chcecie czynić wolę swojego ojca. I nie chcę skupiać się na tym akurat, ale chcę zwrócić uwagę na to. Jezus powiedział: Chcecie spełniać wolę swojego ojca. Ludzie tego świata, i możecie wyobrazić sobie na różny sposób. Jak wiecie, bardzo dużo czasu spędzają ze swoim ojcem. Bardzo dużo. Wchodzą w bardzo głęboką, wiecie o czym mówię, relację ze swoim ojcem i chcą pełnić dalej jego wolę. A tego, że grzech, który on ze sobą niesie. Jest dla nich przyjemnością i oni chcą tego i więcej, i więcej, i więcej. To ich cieszy, to jest ich pokarmem, to daje im siłę do jakiegoś życia. Ale zadaniem dla nas, jako dzieci Boga, jest to, abyśmy my przebili ich. Wejdźmy w konkurencję z nimi, bądźmy my z naszym ojcem więcej. Niech Jego postępowanie, niech Jego wola, niech Jego pragnienia, staną się też naszymi pragnieniami. Niech one staną się częścią nas, aby chcieć Go zadowolić, aby, abyśmy mogli czerpać przyjemność z tego, co On. Czego On od nas oczekuje, a co my czynimy. I wreszcie, jeszcze jedna jeszcze dwie rzeczy, gdy brak nam ojcowskiej miłości, odczucia Bożej miłości, i to jest ważna rzecz, bardzo szukamy sobie różnego rodzaju guru. W naszym życiu, nawet duchowym. Szukamy guru, szukamy przewodnika. Szukamy kogoś, kto poprowadzi nas, kto powie nam, co mamy robić, jak mamy żyć. Ale ten, który przebywa w obecności Boga Ojca, ten, który w Duchu Świętym wieczerza z Bogiem Ojcem, z Bogiem Synem, który wieczerza z Duchem Świętym nie potrzebuje ziemskiego przewodnika. Ja nie mówię tutaj o tym, aby stawiać się przeciwko kaznodziejstwu, przeciwko, przeciwko temu, że z Boże i w Kościele są stanowiące służby starszych, nauczycieli, ewangelistów, ale żaden z nich nie może stać się Twoim guru, wyznacznikiem Twojej wiary i na zasadzie, o jak on tak powiedział, to to musi być prawda, a nie musi być prawda. Bo prawdą jest to, co mówi Boże Słowo. I szukają sobie często ludzie w czasach takie dostępności internetu zbierają sobie kaznodziejów różnych, tak? I mówią, o ten brat to już tak, już tylko on. Tylko on. Ja nie mówię posłać dobrego kazania. I w internecie jest to dobre, jeśli buduje, ale nie możemy nigdy położyć żadnej naszej ufności w człowieku drugim, jak wyłącznie w Bogu Ojcu. kiedy jest powiedziane o tym, aby nie nazywać nikogo nauczycielem, pasterzem. Wiecie, tu nie chodzi tylko o literalne nie nazywanie kogoś nauczycielem czy pasterzem. Tu chodzi o pewnego rodzaju zależność od tego drugiego człowieka. Nasza zależność powinna być tylko od Boga. Nasza zależność powinna być tylko od Jego Słowa, od Słowa Bożego. A wszystko, co inne, to mogą być pomoce naukowe dla nas. Tak bym to nazwał. Dlatego, że Jezus powiedział. Że wszyscy, którzy przede mną przyszli, to są kto? Złodzieje i rozbójnicy. I ktoś kiedyś powiedział: Przede mną, czyli ten, który staje pomiędzy tobą a bogiem, mówi: Ja ci powiem, jaka jest prawda, ja ci wyłożę, ja ci wytłumaczę, ja wszystko ja. To to jest złodziej i zbójca. To jest złodziej i zbójca: uciekaj. Ty masz widzieć Chrystusa pana. Ty masz mieć społeczność własną z Bogiem Ojcem, a nie postawić sobie kogoś, kto będzie dla ciebie wyznacznikiem wszystkiego. I ostatnia rzecz, którą dzisiaj chciałem powiedzieć: uzdrowienie spychy. Wiecie, zacząłem pewne badania pod względem, nazwijmy to, kompleksów. Zazdrości. I wreszcie pychy oraz poczucia własnej wartości. Ktoś powiedział, ale namieszał. Co to ma ze sobą wspólnego? Kompleksy, zazdrość i pycha. A wiecie, dochodzę do wniosku, że jedne rzeczy wynikają z drugich. Dlatego, że zajmijmy się tą straszną rzeczą, jaka jest pycha, która jest grzechem. Z czego ona się bierze? Ona Bierze się przede wszystkim z kompleksów, z niskiego poczucia wartości. Jeśli ktoś ma niskie poczucie wartości, to szuka sobie sposobu dlaczego? Dla samozadowolenia, dla uznania swojej wartości na różne sposoby, i to wreszcie wywołuje pychę, dlatego że złe rozwiązanie rodzi złe owoce i rodzi się pycha. Ale jaki jest w takim razie lek na pychę? Lekiem na pychę jest wyleczenie jej przyczyn, czyli kompleksów, czyli niskiego poczucia wartości. Myślę, że wiecie, dokąd zmierzam. Gdzie znaleźć? Gdzie znaleźć najwięcej poczucia wartości? Gdzie znaleźć lek na moje kompleksy? Gdzie znaleźć lek na zazdrość, która może nam towarzyszyć? Jeśli rozumiesz że masz Boga, masz Tatusia w niebie, który ma wszelkie bogactwa i w zasadzie wszystko. Jesteś dziedzicem tego wszystkiego. To możesz powiedzieć, komu ja mam czego zazdrościć, skoro ja jestem, przecież ja jestem dziedzicem wszystkiego. Ja tylko tutaj chwilowo, na tej ziemi, przez te 70, 80, jak trzeba się męczyć, więcej 90 lat, jestem, sobie chodzę, ale ja, ja, Jestem dziedzicem, współdziedzicem Chrystusa Pana, do mnie należy wszystko. Jak leczyć kompleksy? Ja jestem dzieckiem, jestem synem samego Boga, córką samego Boga, jakie ja mam mieć kompleksy? Czy ktoś ma coś więcej niż ja? Czy ktoś może poszczycić się większym tytułem niż to syn Boga, córka Boga? Nie. A zatem kiedy leczymy w ten sposób, nasze kompleksy, naszą zazdrość i wreszcie. Nasze może czasem niskie poczucie wartości leczymy tym samym pychem, bo nie mamy powodów już. Ja nie mam powodu przed Wami się przechwalać, ja nie mam powodu się przed Wami pysznić. Wszystko, co mam, mam od mojego Boga. Wszystko, co mam dobre, co mam wartościowe, pochodzi od mojego Boga. I drodzy Zgromadzeni, kiedy spojrzymy na to, że jesteśmy dziećmi Boga, to ten fragment mówił właśnie o tym i wspominamy o tym teraz. Jesteśmy również dziedzicami. Bóg sprawił to, że jesteś pierworodnym. Wiecie, były różne sposoby dziedziczenia i do dzisiaj są, tak? Najczęściej dziedziczenie kojarzy nam się z walkami w rodzinie, tak? Jeszcze tam dobrze ziemia nie wyschła, zaczyna się walka, nie? Więc to tak, jak brat Kazik powiedział dwa tygodnie temu, bo też nam powiedział taką rzecz, że, że na szczęście nic nie zostawi, nie będzie o co ten, nie ma o co walczyć, nie? Ale są różne sposoby dziedziczenia, ale Biblia odpowiada na te sposoby dziedziczenia. Dlatego, że wiemy o tym, że w Starym Zakonie dziedzictwo wyglądało w ten sposób, że pierworodny syn brał dwie części, reszta dostawała mniej. Ale chwała Bogu. Ty, drogi bracie, droga siostro, możemy powiedzieć jedną rzecz: jesteś synem Boga, jesteś córką Boga, jesteś pierworodnym. Możemy o tym czytać na końcu. Listu do Hebrajczyków jest tam napisane: Wezwał nas do zgromadzenia kogo? Pierworodnych. Każdy z Was jest pierworodną córką i pierworodnym synem naszego Boga. Niech te słowa do zgromadzenia nas pocieszają, niech nas umacniają. Ale na sam koniec chcę powiedzieć: Bądź z Ojcem. Bądźmy z naszym Ojcem. Chwyć go za rękę, daj się poprowadzić, a znajdziesz w nim to wszystko, co jest potrzebne nam. W naszym trudzie, w naszym cierpieniu, tak jak Chrystus znalazł w nim, tak i my znajdziemy zwycięstwo, pokój, miłość. Amen.